Siemanko, tu Stefan z kanału Country Life. Dzisiaj sprawdzimy poziom oleju w przekładni hydrostatycznej Ridera Husqvarna R214TC. Zapraszam do oglądania. Przekładnia hydrostatyczna wyprodukowana jest przez amerykańską firmę TUV Torque. Znajduje się z tyłu pojazdu. Przykryta pokrywą z tworzywa. Pokrywa przekręcana jest na dwie śruby po lewej i po prawej stronie. W celu sprawdzenia poziomu oleju musimy zdjąć pokrywę. Odkręcamy kluczem śrubę z lewej strony. A także śrubę z prawej strony. Ściągamy pokrywę. Model zamontowany przy kładni to TUV Torque K46H. Sprawdźmy, czy przykładnia nie ma wycieków, czy nie jest zabrudzona. Tu się znajduje zbiornik wyrównawczy. Zwróćmy uwagę, czy łopatki wentylatora nie są połamane. W instrukcji obsługi piszą, że należy wymienić olej w przekładni po 50 motogodzinach. Sprawdziłem na stronie producenta i twierdzi on, że przekładnie ze zbiornikiem wyrównawczym K46 nie wymagają żadnych czynności serwisowych w przypadku normalnego użytkowania. Jedyną czynnością jest kontrolowanie poziomu oleju w zbiorniku wyrównawczym. Przekładnia również nie posiada korka spustowego oleju. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba wymiany, to olej wylewa się i wylewa przez ten otwór. Poziom oleju w zbiorniku wyrównawczym powinien znajdować się pomiędzy tymi dwiema kreskami. Ewentualnie możesz odkręcić korek i jeżeli brakuje oleju, to dolać go. Numer seryjny oraz typ przekładni znajdują się na tej nalepce. W przypadku zamawiania części zamiennych, producent wymaga podania tych numerów. Wszystkie informacje techniczne odnośnie Twojej przekładni hydrostatycznej znajdziesz na stronie producenta www.tuvtorque.com. Dokręcamy śruby pokrywy maskującej z prawej i z lewej strony. Jeżeli filmik się podobał, proszę o lajki i subskrypcję mojego kanału. Do zobaczenia.